Dzień dobry, dzień dobry. Proszę pana, bardzo ważne pytanie. Co pan myśli o smogu? A, smog. Kiedyś była mgła, teraz smog, jutro zaś co innego. Okay. Przepraszam, przepraszam bardzo. Tak? Ja mam takie pytanie. Nie przeszkadza panu smog? A czy od smogu ktoś zmarł? Nie boi się pan smogu? A widzi pan gdzieś tutaj smog? Co pan myśli o wpływie smogu na nasze zdrowie? Wujek Kazek palił w piecu od zawsze i... Dzień dobry, przepraszam. Przepraszam, zajmę tylko chwileczkę. Co pan sądzi o wymianie pieców? A, bo oni najlepiej zakazać, wymieniać, a Niemcy tyle smrodzą, a nam zakazują. Niech zaczną od siebie. Ale proszę... Może w końcu ktoś odpowie inteligentnie. Przepraszam bardzo. Ja mam takie pytanie, czy nie przeszkadza panu taki specyficzny zapach w zasmogowanym dymie? Wie pani co? Nie. Pachnie zimą. No ale wie pan, tutaj trzeba walczyć teraz, żeby nas nie truło. No tak, no ale ciepłą wodę trzeba mieć. Czy uważa pan, że to dobrze, że walczymy ze smogiem? A kiedyś papierosów zakazali, bo im przeszkadzały, teraz dym z komina im przeszkadza. Są wtedy takie bardzo ładne zachody słońca. Nie wiem, czy jeszcze coś tu... O! Dzień dobry. Dobry. Proszę pana, jak już pan tak podszedł, to ja może zapytam, jeśli pan będzie mógł odpowiedzieć, będzie pan tak łaskawy. No. Wie pan, jak jest zima, jak jest smog, to nie przeszkadza panu to, że nie może pan przewietrzyć mieszkania? No ale to po co wietrzyć, jak jest zima? Ja jak se latem na wietrze, to zimą nie potrzebuję. Szanowni państwo, bardzo dziękuję za uwagę. Mieliście państwo okazję obejrzeć 3 filmiki, które z przymrużeniem oka pokazują problem smogu na terenie Śląska, jak i całego kraju. Smog rocznie zabija ponad 40 tysięcy osób w kraju i powoduje wiele chorób. Zadbajmy o powietrze, to nasze wspólne dobro.